Pogoda tego dnia była różna. Raz świeciło słońce, a raz padał deszcz. I nawet grzmiało. Ale dobrej zabawy nic nie popsuło. Na twarzach dzieci przez cały dzień gościł uśmiech. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji. Były konkursy rysunkowe i sprawnościowe, place zabaw, loterie fantowe i aukcje. Policja i strażacy udostępnili swoje wozy i przy okazji promowali bezpieczny wypoczynek. Jak mówią organizatorzy zabawy, cel imprezy został osiągnięty. Dzisiejsza impreza jest imprezą integracyjną. Jest to wielki piknik integracyjny. Celem tej imprezy jest zintegrowanie osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, dzieci, młodzieży, osób starszych. I tak jak w ubiegłym roku widzimy, że mimo przeszkód pogodowych świetnie się to udaje. Gwiazdy nie zawiodły najmłodszych. Do stawisk zjechali m.in. Halina Frąckowiak, Rudy Schubert, Edward Hulewicz i Kuba Molenda. To nie jest pierwsze tego typu spotkanie, bo ja wielokrotnie brałam udział w różnego rodzaju imprezach, gdzie były poświęcane to koncerty lub na rzecz, lub zbierane pieniądze, lub po prostu, żeby śpiewać dla tych niepełnosprawnych. Czy to jest nauka życia? Wszędzie jest nauka życia. Ja myślę, że to jest nieodłączne w ogóle w naszej pracy artystycznej, że zwracają się do nas różnego rodzaju instytucje, właśnie tego rodzaju instytucje, które robią akcje tego typu pomagania ludziom będącym w potrzebie, czy chorym, czy jest to sprawa nieodłączna dla naszej pracy i ja najczęściej, nie na szczęście, generalnie nie odmawiam, nigdy nie odmawiam. Organizatorami imprezy byli Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko oraz Gdańska Fundacja Dobroczynności.